Tak wyjątkowo wezmę mikrofon. Witam serdecznie pielgrzymu Wojtków. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam grupę brzozowską, z którą mogłem kiedyś wędrować. Cieszę się, że teraz będziecie na antenie Radia Fara, na wizji YouTube, także machajcie, pozdrawiajcie. Będziecie mogli wysłuchać konferencji waszego przewodnika i ją dzisiaj też lajkować, udostępniać. O, nawet nie wiedziałem, że to jest nagrywane. Także pozdrawiamy naszych pielgrzymów duchowych. Jesteśmy w grupie świętego Wojciecha, której przewodnikiem jest ksiądz Karol Burda. On dzisiaj wygłosi konferencję. Będzie ją można tym bardziej posłuchać. Będzie można się przejść z nami. Do tego zachęcam. Za chwilę poprosimy Ducha Świętego o tę szczególną moc, abyśmy te treści, które ksiądz Karol wypowie, także w sercu swoim złożyli, przyjęli i nimi się umocnili, zwłaszcza przeżywając wyjątkowy dzień, dzień kapłański na pielgrzymim szlaku. Może takie pytanie od razu do księdza Karola, chyba że wyczerpię to w temacie konferencji. Czym dla księdza jest powołanie i w jaki sposób pielgrzymka ciebie, księże Karolu, umacnia w powołaniu kapłańskim? Jak każdego z nas, powołanie kształtuje się przez całe życie, ale na pewno, kiedy podąża się drogą Bożą, to jest bardzo ważne, to wtedy Pan Jezus podpowiada i Duch Święty, jak mamy żyć i realizować to powołanie w tych różnych wymiarach. Pielgrzymka jest czasem pięknym, co widać, bo kształtuje też i potwierdza, jaką drogę wybraliśmy i jaką zdążamy. Także na pewno wiele dzisiaj będzie mowy o tym, że powołanie to też trudna droga, ale piękna i radosna, jeżeli idzie się razem we wspólnocie. Ta wspólnota jest bardzo ważna, dlatego dzisiaj też będziemy mówić o Kościele, która jest matką i nauczycielką i wychowuje do powołania. Dlatego teraz prośmy Ducha Świętego, aby nam towarzyszył i też abyśmy usłyszeli Jego głos, który zaprasza nas do wspólnej modlitwy. Dziękuję za to zaproszenie. Tak, Duch Święty niech nas umacnia, a mam nadzieję, że po wygłoszonej konferencji usłyszymy piękną barkę w wykonaniu pielgrzymów grupy świętego Wojciecha. Zaśpiewają choćby jedną zwrotkę i będzie to piękne zwieńczenie dzisiejszego tematu, który odkrywa przed nami piękno powołania w Kościele. Na pewno powołania do służby na drodze kapłańskiego życia, życia zakonnego czy też misyjnego. Choć dziękujemy również za powołania małżeńskie, bo to w nich wzrastają powołania te kolejne. I dlatego dziękujemy za tę drogę, która jako powołanie wzywa nas do świętości. Duchu Święty, przyjdź i umacniaj nas, umacniaj księdza Karola, umacniaj tych, którzy będą słuchać tej konferencji tu na Potniczym Szlaku, ale też z drugiej strony jako pielgrzymi duchowi. Niech te słowa przenikają nasze umysły i serca. Niech kształtują nas na drodze pielgrzymiego wędrowania do tronu Pani Jasnogórskiej. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok. Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Myślę, że dzisiejszy temat, który już był zapowiedziany, Kościół jako matka i nauczycielka, jest dla nas bardzo ważny, bo w tym Kościele wzrastamy,
kształtujemy swoje sumienia, siebie samych. I chciałbym na początku powiedzieć taki przykład, jak Kościół jest porównywany do dobrej mamy, dobrej matki. Kiedyś dziecko rodziców wypisało na karteczce, już może słyszeliśmy ten przykład, że chce, aby za to, co wykonuje w domu, swoje obowiązki, rodzice mu zapłacili. I napisało na tej karteczce, że sprząta swój pokój, tam wypisało parę złotych, następnie, że wynosi śmieci, że uczy się, że robi czasem zakupy, że pilnuje swojego braciszka młodszego czy siostrzyczkę. No i tak na tej kartce wyszło tam parę naście złotych i dało swojej mamie. I kiedy mama odwróciła tą karteczkę na drugą stronę, napisała za twoje noszenie 9 miesięcy pod sercem 0 złotych. Za to, że opiekowałam się tobą w ciągu tylu lat 0 złotych. Za to, że nie przespałam ileś tam nocy 0 złotych. Za to, że uczyłam cię właśnie dobroci, miłości 0 złotych. I kreska 0 złotych. I oddała karteczkę temu swojemu synowi. To dziecko zrozumiało, czym jest prawdziwa miłość rodziców, a szczególnie matki. Myślę, że dzisiaj, kiedy rozważamy ten temat Kościół jako matka, i nauczycielka, jest bardzo ważne, że ta miłość matki jako Kościoła skłania nas do tego, aby jej podziękować. Matka jako Kościół jest dla wszystkich Kościół i ona bardzo troszczy się o nas. Zrozumiemy tę prawdę tylko wtedy, kiedy odwołujemy się do macierzyństwa. Macierzyństwa, które wydaje na świat potomstwo, pielęgnuje je, troszczy się o nie, towarzyszy swym dzieciom w procesie wzrastania fizycznego i duchowego. Wspiera ten rozwój w różny sposób, przez różne doświadczenia, przez słowo, przez przykład, przez ciągłe odkrywanie, co jest ważne w życiu. I podobnie jest z Kościołem jako matki. Ona rodzi dzieci Boże do tego, aby kiedyś osiągnąć świętość i niebo. Kształtuje ich sumienia, pomaga wzrastać w człowieczeństwie poprzez nauczanie prawd wiary, zasad moralności. Kościół jako zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi, matka, modli się, aby nie pogubiły się dzieci. I myślę, że w Kościele znajdziemy to wszystko, co jest nam potrzebne. Bo przecież od najmłodszych lat mamy dostęp do sakramentów świętych, do tego, co daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, tak jak w domu. W domu, kiedy rodzice troszczą się o swoje dzieci, pokazują, że ojciec czy matka mają zapewnić wszystko, co jest im potrzebne. I tak samo jest też w Kościele. Myślę, że jak każdy z nas zaczerpnie tej miłości Bożej, to odkryje, że może przyjść nie tylko jako szczęśliwy człowiek, ale przede wszystkim jako grzesznik i odkryć to działanie Boże w nas samych, bo jesteśmy umiłowanymi dziećmi Matki Kościoła. Misja Kościoła Matki nie ogranicza się jedynie do rodzenia w wierze i jej podtrzymywania. Kościół jako matka współczująca i pragnąca sprawiedliwości i pokoju troszczy się również o to, byśmy mogli ciągle z tego depozytu wiary korzystać. Jest ważne w życiu, byśmy otwierali się na tą pomoc Kościoła, bo te potrzeby, tak jak dzieci w domu, są duże. Czasami nawet może dzieci za bardzo wymagają od rodziców, żeby wszystko im zapewnili. I ta mądrość wychowania dzieci jest też bardzo potrzebna, bo nie wszystko, co byśmy chcieli, Kościół musi zapewnić.
Bo czasami to wszystko, co my chcemy, jest bardzo subiektywne, bardzo na swoich prawach, swoich jakichś dążeniach, a często mogą one nie być do końca takie dobre i dla nas służące. Na pewno wiele dzieł jest też w Kościele charyzmatycznych, pomocy wiele możemy otrzymać, bo właśnie kiedy przychodzimy z pomocą najbardziej potrzebującym, ta działalność też Kościoła jest na wielu polach prowadzona, nie tylko w wymiarze tym liturgicznym, tym Kościele, kiedy dostępujemy mocy łaski w sakramentach, ale wtedy, kiedy przychodzimy i otrzymujemy taką pomoc zwykłą, codzienną, na tych właśnie forach gospodarczych, kulturowych, społecznych. I to jest też bardzo ważne, bo Matka Kościół też to zapewnia. W Kościele Matce znajdują swój dom chorzy, niepełnosprawni, samotni, odrzuceni przez innych, pogardzeni, napiętnowani przez opinię publiczną. Niekiedy bardzo Kościół stanowczo upomina się w ich imieniu o poszanowanie zasad, sprawiedliwości, przywrócenia pokoju, ukrócenia przemocy. Myślę, że takim przykładem też budzenia w sobie są pasterze, którzy w Kościele stoją na straży depozytu, troszczą się o wszystkich wiernych. Jest nim najpierw papież, potem biskupi, kapłani, którzy mają stać na straży moralności i tego, aby dawać Kościołowi to, co jest potrzebne, czyli wszystkim wierzącym. Święty Jan Paweł II głosił, że Kościół nie tylko jest matką dla wszystkich wierzących, ale że ma matkę, jest nią Maryja, matka Jezusa i matka wszystkich jego uczniów. Tytuł ten upowszechnił papież Paweł VI, ogłaszając na zakończenie Soboru Watykańskiego II Maryję Matką Kościoła. To te słowa, które wypowiedział Jezus w czasie, kiedy oddawał życie za każdego z nas, za grzeszników. Powiedział wtedy te piękne słowa, które jakby zmieniły też wymiar tego życia, bo on dał Maryję nam za matkę, czyli jakby wtedy stworzył Kościół. A obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Jezus powierzył swemu uczniowi Janowi Maryję, a matce właśnie dał jakby to bezpieczeństwo. I to jest właśnie ten obraz, że my mamy to bezpieczeństwo w Maryi jako matce Kościoła. I dlatego byśmy odkryli te niesamowite słowa, to musimy też popatrzeć, że Kościół naszych czasów daje nam te potrzebne bezpieczeństwo, daje nam też to umocnienie, bo Maryja jest matką Kościoła w niewypowiedzianego wybrania, dla którego wszystko i przez którego wszystko działa. I dlatego też ten rodzący się Kościół jest bardzo taki umocniony, bo to słowa Jezusa dały ten wymiar najpiękniejszego powierzenia nam też Maryi. Myślę, że żeby Kościół był tą nauczycielką, trzeba się uczyć od najpiękniejszego wzoru, od Jezusa Chrystusa, bo On był nauczycielem. On uczył ludzi miłości, przekazania miłości. On uczył też wychowania w tym, co dobre, piękne. Dawał bezpieczeństwo, kiedy mówił jako ten, który ma moc. Moc wyrzucania złych duchów, moc uzdrawiania, moc
napełniania drugiego człowieka i my z tego korzystamy. I właśnie Kościół bierze wzór od Jezusa, bo On jest nauczycielem wiary i moralności. On jest jakby takim stróżem, kiedy mamy pojęcie może strażnika, który pilnuje bezpieczeństwa danego budynku, może miejsca, żeby nikt nieproszony, jakiś gość nie wszedł, nie ukradł coś, nie wziął sobie. Zapewnia bezpieczeństwo nieraz osobom, którzy są ważni. Tak samo Kościół staje na straży tego, co jest nam powierzone przez Boga. I myślę, że obowiązek czuwania doktryny katolickiej spoczywa najpierw na papieżu, bo on jakby w swoim nauczaniu mówi o tym, aby nie wkradły się herezje, bo te herezje też na przestrzeni wieków w Kościele były. I Kościół jakby zawsze naprawiał, wskazywał, żeby to wszystko było dobre i prawdziwe. Papież może się mylić, gdy porusza problemy społeczne, kulturowe i naukowe. Nie wszystko też, co znajdujemy w nauczaniu papieskim, ma charakter zobowiązujący do wierzenia. Tak naprawdę papież jest nieomylny, gdy ogłasza dogmaty wiary. Nauczycielami prawdy Bożej w Kościele są również właśnie biskupi, zjednoczeni z Ojcem Świętym i między sobą. To właśnie biskupi, nauczający kolegialnie, wyrażają zamysł wiary ludu Bożego. Dlatego mamy moralny obowiązek przyjmowania w duchu posłuszeństwa tego, co mówi do nas papież, czy papieże wcześniejsi, co mówią do nas biskupi. Może czasami jest to bardzo niewygodne, bo kiedy Jan Paweł II przypominał o godności człowieka, o godności życia, o właśnie tym wymiarze też życia, że ma być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci, kiedy mówił o eutanazji, o antykoncepcji, o tych różnych wymiarach właśnie czystości, powołania do czystości, to wtedy na pewno też stykał się z taką nawet nienawiścią, złym nastawieniem. I dzisiaj również to się czyni, że jeżeli papież mówi o czymś, co jest radykalne, może wymagające, to niejednokrotnie widzimy, jakie są ataki na Kościół, na biskupów, na papieża, na to, co jest prawdą, o czym też mówił Jezus Chrystus. Prawda was wyzwoli. I musimy to weryfikować, Kościół musi to weryfikować i też być posłusznym. My musimy być posłuszni. Dlatego zagadnienia doktrynalne i obyczajowe są konieczne, bo co chwilę pojawiają się jakieś dylematy moralne, życia konkretnego, postaw, różnych spraw. Czasami wolności człowiek może się pogubić i widać, jak świat gubi swoje zasady, swoje zapatrywanie na życie i dlatego ważne jest to, aby Kościół był tym strażnikiem i nauczycielem. Czy jesteśmy zobowiązani do przyjęcia wszystkich praw, których naucza nas Kościół? Papież Pius X opowiada tak. Tak, jesteśmy zobowiązani do przyjęcia wszystkich praw, których naucza nas Kościół, gdyż Jezus Chrystus powiada, że kto nie wierzy, ten jest już osądzony. Co więcej, jesteśmy oprócz tego zobowiązani do wypełnienia tego wszystkiego, co Kościół nam nakazuje, gdyż Jezus Chrystus powiedział do pasterzy Kościoła: kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. I myślę, że dzisiaj trzeba być konkretnym, wymagającym od siebie, ale i też mieć takie, powiemy, oczy otwarte na to, co jest w życiu. Jeżeli mamy pokój w sercu, kiedy wybieramy to dobro, kiedy Kościół nas naucza i wiemy, że to jest piękne i dobre, nie wbrew sobie, ale w tym dobrym przekonaniu, to wtedy odkrywamy ten piękny wymiar Kościoła. Nie lękajmy się współczesnego zamętu.
Niekiedy, zwłaszcza gdy opieramy się wyłącznie na przekazach medialnych, obcych Kościołowi, można odnieść wrażenie, że obecnie w Kościele panuje zamęt doktrynalny, bo pewnie współcześnie jest rozumienie jako rezygnacja z wymagań ewangelicznych. Pewnie każdy by chciał, żeby to prawo wymagane było jakby według swoich zasad, swoich takich norm. Myślę, że tutaj ważne jest to, byśmy tak też patrzyli na to, co słuchamy, czy co widzimy, co obserwujemy, żeby to było prawdziwe. Musi być skonfrontowane z różnymi zapatrywaniami na to, co jest w świecie, w naszej ojczyźnie. Nie tylko to, co mówi jeden człowiek, ale co mówią, i wtedy jakby ten osąd nasz jest lepszy, prawdziwszy. A jeszcze kiedy skonfrontujemy go z Ewangelią, to na pewno popatrzymy, że to jest dobre i ważne. Kardynał Raymond Leo Burke wobec zamętu, jaki ostatnio zapanował w Niemczech w związku z tak zwaną drogą synodalną, powiedział, że trzeba mimo wszystko trwać przy Chrystusie, który obiecał, że nigdy nie zostawi swego Kościoła. Potrzebna jest modlitwa i duchowe ofiary w intencji nawrócenia tych, którzy chcą zmienić depozyt wiary. I myślę, że ta modlitwa dzisiaj nam też towarzyszy, bo jest to dzień powołania, o powołania, za powołanych. Trzeba dzisiaj modlitwy za papieża, za biskupów, za kapłanów, za osoby życia konsekrowanego, bo oni też są tymi wysłannikami Chrystusa. I tak jak powiemy, w dobrej firmie jest dyrektor, są pracownicy, dobrze prosperująca firma, dobry dyrektor zawsze opiekuje się dobrze pracownikami, wszystko im zapewnia. Myślę, że Bóg, który jest tym najwyżej stojącym, który jest dla nas największą wartością, tym, który nam dał prawo Boże, dekalog, prawo miłości, daje nam też tych, którzy wskazują nam tą drogę. Jeżeli oni będą dla nas właśnie tymi autorytetami i my w nich będziemy wierzyć, to wszystko będzie dobrze poukładane i dobrze rozwiązywane w Kościele również. I te prawa nie będą zmieniane lub subiektywnych przekonań, ale będą trwać. Bo łatwo jest zburzyć to, co wypracowało się. Potem ciężko jest odbudować. Dlatego módlmy się za tych, którzy czuwają nad nami, za cały Kościół, którzy go stanowią, którzy nimi rządzą, opiekują się, nad nim czuwają. Módlmy się też dzisiaj szczególnie za tych, którzy może w Kościele nie potrafią znaleźć swojego miejsca, może na Kościół mówią źle, może o Kościele mówią źle. Oni są też potrzebni w Kościele, ale nie krzykiem, może jakąś taką brutalnością, ale taką miłością dla nich też jest Kościół i zawsze będzie. Bo Jezus czeka na wszystkich, aby wszyscy dostali zbawienia. On przyszedł, aby każdego zbawić. I niech te pytania, które dzisiaj towarzyszą nam, będą kwestii refleksji nad naszym patrzeniem na Kościół jako matki i nauczycielki. Czy miłuję Kościół i traktuję go jako swą matkę? Czy patrzę na Kościół jako tą, która daje nam bezpieczeństwo i umocnienie? Czy z szacunkiem i poszanowaniem wiary przyjmuję nauczanie Kościoła w sprawach wiary i moralności? Czy staram się pogłębić swą znajomość prawd wiary? Czy moje poglądy na temat moralne są echem światowej mentalności i nauk, czy też ufam Kościołowi i jestem gotowy przyjmować jego naukę? Czy modlę się za swój Kościół? Niech ta troska o Kościół będzie też doświadczeniem radości, że zawsze jestem w tym, który mnie umacnia, że Jezus czeka na wszystkich. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
oddajemy już głos muzycznym, ponieważ muzyczni przygotowali specjalne pozdrowienia dla wszystkich duchowych też pielgrzymów. Cieszymy się, że z wami też wędrujemy i wy z nami, bo ta łączność da się odczuć. Piszecie do nas, przesyłacie różne informacje, że łączycie się z nami duchowo. Jest wysoka temperatura i na pewno ta udziela się każdemu, ale jeżeli towarzyszy nam wspólny duch i wiemy, że jesteście z nami, to na pewno łatwiej się podąża. Teraz muzyczni przygotowali dla wszystkich specjalne pozdrowienie z postaci piosenki, która narodziła się na tej pielgrzymce, a która jest takim też pięknym świadectwem, że grupa Wojciecha jest takim dobrem, które wzrasta dla wszystkich. Ja już oddaję głos tutaj klerykom. Dzisiaj też oni proszą o modlitwę i też muzycznym. Pielgrzymka piesza, więc musiałem tutaj być i w Częstochowie pod Maryi płaszcz się skryć. Do pielgrzymki duch cały czas ogarnia mnie. Matko, kocham Cię. Tak długo już myślałem, kiedy zacznie się. Wojciecha grupa przywitała prędko mnie. Ja nie pytam już, kiedy tej pielgrzymki kres, bo mi dobrze jest. O, ale jazz, na pielgrzymce fajnie jest. Święty Wojciech jest the best. Błyska swoją szczególnością, cieszy się, bo w Jezusie ma swój sens i już wie, że silny jest, bo w Maryi ma oparcie. Ale jazz, na pielgrzymce fajnie jest. Święty Wojciech jest the best. Błyska swoją szczególnością, cieszy się, bo w Jezusie ma swój sens i już wie, że silny jest, bo w Maryi ma oparcie. O, i już wie, że silny jest, bo w Maryi ma oparcie. O, i już wie, że silny jest, bo w Maryi ma oparcie. A gdy już wiem, gdzie Pani mogę szukać Cię, daj mi odwagę, bym też mógł zaświadczyć, że jesteś matką i opiekunką mą na wieki. Na wieki! O, ale jazz, na pielgrzymce fajnie jest. Święty Wojciech jest the best. Błyska swoją szczególnością, cieszy się, bo w Jezusie ma swój sens i już wie, że silny jest, bo w Maryi ma oparcie. Ale jazz, na pielgrzymce fajnie jest. Święty Wojciech jest the best. Błyska swoją szczególnością, cieszy się, bo w Jezusie ma swój sens i już wie, że silny jest, bo w Maryi ma oparcie. O, i już wie, że silny jest, bo w Maryi ma oparcie. O, i już wie, że silny jest, bo w Maryi ma oparcie.